Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj wybrałem się pohamakować trochę. Tak jak mówiłem wam, lubię odpoczywać jak mam wolne. Wybrałem się dość blisko mojego miejsca zamieszkania po to, aby odpocząć, ale także chcę wam pokazać wyjątkowy, moim zdaniem oczywiście wyjątkowy plecak, który urzekł mnie swoją prostotą, urzekł mnie swoją funkcjonalnością i urzekł mnie swoją pojemnością. Tak szukałem powiedzenia w głowie. W wojsku zawsze mawiano, nie wiem, chyba mawia się tak dalej, że im masz większy plecak, tym będziesz miał większą krzepę, jak go będziesz dźwigał. Na różnych forach, głównie facebookowych, przynajmniej jak uczestniczyłem, to wszyscy brali na tak zwany bushcraft wielkie plecaki, w których mieli wszystko. Coś w tym jest. Natomiast ja wyznaję taką zasadę, którą kiedyś powiedział człowiek, którego nie zakwalifikowano do kanadyjskiej armii. Okazał się zbyt słaby fizycznie, zbyt chorowity. Im więcej wiesz, tym mniej dźwigasz. To sformułowanie, powiedzenie Morsa Kochańskiego od kilku lat, kiedy cały czas ćwiczę obniżanie wagi, ekwipunku poprzez ćwiczenia i naukę, towarzyszy mi do dnia dzisiejszego i towarzyszyć mi pewnie będzie jeszcze długo. Mowa o plecaku V-Sport Sparrow Egg, czyli o 10-litrowym jajku, które V-Sport wymyślił dla nas turystów. Jest to plecak, który nieco odbiega od kanonów dotychczasowych, nie jest obszyty systemem MOL, nie jest wielkim plecakiem, nie jest rozpinanym do końca i teoretycznie jest w kategorii, umieszczany w kategorii plecaków miejskich bądź plecaków do EDC. No nie wiem, kto tak wiele EDC ze sobą nosi, ale okej. Jest on zaszufladkowany przez ludzi jako mały, niewielki plecak nadający się głównie dla pań, nie obrażając oczywiście żadnej pani, oraz dla ludzi, którzy wybierają się do miasta na zakupy, za codziennymi sprawunkami i tak dalej. Ja ten plecak postanowiłem przysposobić na jednodniowe wyjścia w teren, co też mi się udało, zaraz wam pokażę. I na początek słów kilka o systemie nośnym. Plecak ma tylko pas piersiowy. No, nawet on nie jest zbyt potrzebny przy plecaku 10-litrowym. Ale jest i dobrze, że jest. Dobrze, że V-Sport polecił i pomyślał o nas, że można nosić coś cięższego na plecach. Plecak, tak jak powiedziałem, nie jest wyposażony w system MOL. Jest obszyty pasami w systemie pionowym, do których można przytroczyć karabinki i na przykład ręcznik, na przykład różne inne rzeczy. To, że nie ma systemu MOL, nie oznacza, że nie można przytroczyć do niego noża, bo z powodzeniem, jak widać można. Plecak ma tak zwane szybko złączki, czyli jest rozpinany po bokach. Można go przez to szybko zdjąć z siebie,
A do prezentacji przejdę za moment. Przód plecaka jest bardzo prosty, również obszyty w systemie pionowym. Jest także dołączona gumka ze stoperem, którą można w dowolny sposób sobie luzować. Można podopinać karabinki, na których oczywiście coś możemy sobie zawiesić. Słuchajcie, to, że w boki plecaka nie wchodzi Nalgene, to absolutnie nie dyskredytuje plecaka, żeby nie można było go zabrać do lasu. To są na przykład butelki półlitrowe zakupione w sklepie Jula po 7 zł. Butelki dopuszczone do kontaktu z żywnością, przebadane przez polski sanepid. Tutaj na górze miałem siatkę maskującą szal armii amerykańskiej. Otwór na Camelback, gdyby ktoś chciał użyć. Oczywiście szelki zaopatrzone są w uchwyty, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, na kamela. Jaki jest środek tego plecaka, tego jajka, bo jajko powinno być niewygodne. Plecak rozpina się dotąd, więc nie jest źle, czyli do połowy. Co można w nim zmieścić? Całkiem spokojnie 700 ml kubek tytanowy Snowpeak Trek 700, do którego możemy włożyć kartusz z gazem setką i kuchenkę gazową, ale możemy również włożyć herbatkę i drugi kubek Snowpeak tytanowy 300. Dodatkowo ustnik od Kelly Kettle, aby się nie poparzyć, jak pije się gorące napoje, na przykład. I to jest mój dzisiejszy zestaw kuchenny, ponieważ tak jak mówiłem, nie wybieram się na wyprawę życia na Mount Everest, tylko wybrałem się pohamakować. Zestaw ogniowy oraz zestaw naprawczy, zapakowany szczelnie. Kuchenka rozkładana. Wraz z jednym paliwkiem testuję Fire Dragon. Dostałem od sklepu Laplander przy okazji zakupu tego plecaka. Nie mają już niestety Zip Military, więc poprosiłem Laplander o to, aby przy zakupie plecaka wysłali mi do przetestowania paliwko. Zobaczymy, czy będę z niego zadowolony. Jeżeli tak, to się na niego przerzucę. Jeżeli nie, to nie. I dostałem. Bardzo dziękuję. Plecak oczywiście kupiłem w sklepie Laplander. Mogłem go kupić w Wisporcie, bo tam mam 20% zniżki i Sebastian by mi znacznie niższą cenę dał niż Laplander. Ale moi drodzy, jeżeli gdzieś się dobrze robi zakupy, to trzeba wspierać tych ludzi, żeby oni też mieli z czego żyć. Do środka mieści się poncho DD, hamak chillout, czyli ten największy od DD i karimata Bundeswehry. Jeden listek, bo więcej nie potrzebuję, zgięty na połowę. Co mamy w środku? W środku mamy kieszeń, bardzo pojemną, komorę główną i kieszeń na zamek, gdzie możemy na przykład przenosić portfel. Oczywiście idąc do lasu czy pobiwakować, możemy, jeżeli bierzemy taki mały plecak, użyć apteczki, którą
przytwierdzamy do paska nerki i to wszystko dajemy na pas. Także czy taki mały plecak i czy nie nadaje się na jednodniowe wyjścia? Moim zdaniem to idealny plecak na jednodniowe wyjścia. Urzekła mnie w nim, tak jak powiedziałem, prostota i bardzo dobre rozwiązania producenta. Oczywiście nie ma się co spodziewać, że ten plecak będzie bardziej wygodny, miał system nośny niż na przykład plecaki marki Fjällräven albo plecaki marki Deuter albo Salewa, bo to nie jest ta klasa plecaków. Natomiast jak na swoją pojemność, jak na to, do czego został stworzony, bardzo wygodny plecak i bardzo wszechstronny przede wszystkim. Reasumując, moim zdaniem V-Sport Sparrow Egg to plecak godny polecenia. No i cóż, nie wszystko, co małe, musi być nie nadające się do naszej praktyki, do naszego hobby. Wasze zdrowie pyszną, wspaniałą herbatą malinową. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Dziękuję, że poświęciliście chwilę na oderwanie się od codziennych obowiązków i obejrzenie tego materiału. Zostańcie w duchu i oczywiście zapraszam do lasu.